Cześć moi drodzy, witam was w nowym odcinku w Perbus Team Bus. Słuchajcie, dzisiaj czeka nas długa droga. Na pewno już oglądając poprzednie odcinki zauważyliście, że no, robota tutaj się jakoś klei. Mamy co robić dla tego klubu i musimy się naprawdę opiekować tym autobusem. Wejdźmy może sobie do naszego klubu. Usiądźmy w fotelu prezesa i zobaczmy, słuchajcie, rezerwacja w hotelu i to piątek. I tutaj może zobaczmy kalendarz. No i mamy ten piątek 14 i mamy tą rezerwację i musimy dojechać w odpowiednie miejsce. Dobrze, i następnego dnia match day. I dzisiaj, słuchajcie, dojedziemy sobie właśnie w to miejsce. Zobaczcie, tutaj nam się troszkę te wszystkie... social network wpisy troszkę nam się pogorszyły, no bo przegraliśmy ostatni mecz, nie było to najfajniejsze. No i tyle, słuchajcie, bus status sobie sprawdzimy, w miarę wygląda sprawnie. Zobaczmy sobie, jak będzie. No tutaj wygląda trochę gorzej, bo ja cały czas wyjeżdżając z warsztatu uszkodziłem ten lewy tylny bok. No i niestety on jest delikatnie tutaj zarysowany, ale tym się nie przejmuję, bo reszta wygląda całkiem nieźle. Musimy dbać o autobus, to jest w 100% pewne. Dobra, słuchajcie, nie ma co, lecimy do autobusu i zaraz się dowiemy, gdzie my mieliśmy jechać. Chyba do Dortmund, z tego co pamiętam. Skyliner, jest, stoi nasz autobus, wyróżnia się na pewno spośród innych. Dobra, wejdźmy sobie, usiądźmy, zwolnijmy kamerę, o, dobra, wyśrodkujmy sobie tą kamerę, czyli mojego free tracka, to co widzicie, tą czapkę, dobra, i teraz tak, zamykamy drzwi i najpierw panel, zablokujemy drzwi, zablokujemy tutaj. Włączymy autobus, niech się rozgrzewa. Dobra, już się nam rozgrzewa. Tych wszystkich rzeczy nie musimy uruchamiać, ponieważ to też sobie możemy wyłączyć, mam nawigację. Włączymy sobie tylko klimę. Ja lubię zimno, to ja sobie ustawię na 19 stopni. A czemu by nie? Tutaj poblokowane. Dobra. Czyli co teraz? Nie otworzę drzwi. Bardzo dobrze. Ok, przejdźmy sobie dalej. Tutaj nasza deska rozdzielcza, cockpit i wszystkie informacje. 8.02. Światełka. No, na trasę można włączyć, niech się palą, komu to przeszkadza. Tutaj 0 godzin, 0 km. Ok, czy tutaj coś robimy? Tutaj możemy sobie to najwyżej opuścić, ale to ja mam do tego jeszcze specjalny przycisk, chyba tutaj, tak, tutaj mam. Dobra, gdzieś tam miałem do klimatyzacji, tu mam dół, tu mam górę, to na razie nie potrzebujemy, tu mam klimatyzację. Dobra, ok, tu mam powrót. A nie, tu jest powrót autobusu na trasę. Tutaj mam lusterka. Słuchajcie, taki przegląd wszystkich funkcji. Tutaj kamery zmieniam. Możemy cały autobus sobie obejrzeć. O, już mi nawet postawiło go na drodze. Co to jest? Włącz klimatyzację, wyłącz klimatyzację. Dobra, ok. Światło. Tutaj też jakieś światło. A, światła do czytania są. Dobra. Tutaj mamy zapowiedzi, które są wyłączone w tym busie. Tutaj mamy nawigację. I ostatnie to są te kamery. Dobra, słuchajcie. Wszystko już wiem. Wszystko już sobie przypomniałem i możemy ruszać. Spójrzmy jeszcze na mapę. Tak, słuchajcie, będziemy jechali do Dortmund.
do hotelu i później odbieramy ze stacji kolejki. To będzie pierwszy taki wyjazd, no i na niego musimy się oczywiście przygotować. Dlatego wyruszamy. Pokazuję gdzieś, ile mamy. 689 km, słuchajcie. Kupa drogi, naprawdę ogromna trasa tym razem. Dobra, wyśrodkowane. Ja spuszczam bieg i ruszamy. Oj, a mi już tego wszystkiego zaschło w gardle. Pierwszy raz taką trasę będę robił, długą, tym autobusem. Zobaczymy, jak z przerwami, czy trzeba się zatrzymywać na przerwy, czy nie. Tachograf teoretycznie powinien nam nie pozwolić tyle jechać, czyli powinniśmy się zatrzymywać, ale nie wiem, jak to będzie. Dobra, spójrzmy, jak to wygląda teraz. Jeszcze muszę sobie wyśrodkować trochę. Dobra. I słuchajcie, tak na te 50 sobie tempomat ustawię. I powoli ruszamy w trasę, słuchajcie. Jak to jest z tymi autobusami, że się... Patrzcie, cały czas zapominam, że tutaj muszę zjechać. I tutaj też muszę. Dobra, i na razie lecimy tak, jak nam tutaj pokazuje. Słuchajcie, byle bez stłuczki żadnej, bo później nie będzie gdzie naprawiać tego autobusu. Jak podjadę jakimś szrotem, to będzie ogromny problem. Ogromny. Słuchajcie, zeszły tydzień w ogóle był bardzo, bardzo nerwowy, ponieważ wychodził dodatek DLC Oregon. Dużo było zabawy z tym, trzeba było zaczekać, kiedy to wyjdzie, jak wyjdzie. Wszyscy czekali na ten czwartek z niecierpliwością. Ja niestety w czwartek jestem mniej dostępny ze względu na moją chorobę, ponieważ ja w czwartek przyjmuję kolejny plaster z morfiną. No i niestety, ale odbija się to trochę na moim zdrowiu. Wiecie, jak wygląda płon na głodzie, jak, no to wyobraźcie sobie, ja właśnie jestem takim ćpunem, ponieważ no już można spokojnie powiedzieć, że jestem morfinistą, tak? Przyjmuję tą morfinę regularnie od ponad roku, czy już nawet, nie wiem, 2 lat. Dobra, puści mnie. Okej. Okay. Przyjmuję tą morfinę już dosyć długo. No i w takich momentach jest po prostu tragicznie, kiedy kończy mi się ta morfina. No i ja muszę sobie jakoś wytrzymać do następnej dawki. No zazwyczaj w czwartki i w niedzielę robi się tak słabo, dlatego w niedzielę zazwyczaj mnie nie ma. Czasami staram się wytrzymać, jeżeli mam lepszy dzień, i wtedy być, pokazać się. Ale zazwyczaj nie ma. Słuchajcie, 80 na godzinę, chociaż nawet możemy sobie dać 90, tak? Tutaj mamy z górki. Tutaj mamy z górki, więc spokojnie, spokojnie powinien nam polecieć. No. Teraz mamy pod górkę. Damy sobie 87 w takim razie. Niech on nam stara się utrzymywać chociaż taką prędkość. Coś mi się wydaje, że za bardzo mam tego free tracka. O, że teraz będzie troszkę lepiej. Dobra, teraz mu jeszcze dodamy. On trzyma to 87. 80, 90 jest, słuchajcie. Jest 90 i tak 90 sobie możemy na spokojnie lecieć. Ale mi tutaj niestety zaczyna klatkować. Słuchajcie,
w różnych miejscach różnie się zachowuje ta grafika. Niestety Fernbus jest dosyć wymagający. Ja tutaj jeszcze troszkę obniżyłem te moje ustawienia graficzne, ponieważ zauważyłem, że pomimo tego, że używam Actiona, to odrobinę mi ten Action zjada tej mocy obliczeniowej. No i te klatki jeszcze bardziej spadają, czyli tam z 40, 50 spadają do 20, do 30. To zależy. No i niestety czasami ten obraz zaczyna klatkować. No ale Fernbus lubi mieć jakieś przycięcia. On po prostu jest tak skonstruowany. Ten silnik graficzny niby taki porządny, ale no niestety... No moim zdaniem nie jest dobry, ponieważ dużo bardziej wymagający Eurotrack nie zżera tak klatek jak Fernbus. No ale nie można mu odmówić, że jest naprawdę wspaniałą grą, dlatego dalej gram i myślę, żeby z czasem unowocześnić mój sprzęt, ponieważ mój sprzęt ma już dobre 8 lat. No i też się trochę zestarzał, pomimo tego, że procesor i7, no to już starszej generacji. Do tego RAMu też nie mam za dużo, ponieważ mam tylko 12 GB, co na dzisiejsze standardy. No, 16 jest takim już standardem moim zdaniem, ale nie wymieniam tego, dlatego że chcę wymienić całą płytę główną razem z kośćmi RAM. Już chcę zamienić z DDR3 na DDR4, dlatego nie kupuję teraz RAMu więcej, który by mi na pewno troszkę usprawnił ten komputer. No ale wolę zainwestować kolejne 5-6 tysięcy w naprawdę jakiś zestaw, typu kupić obudowę, kupić dobry procesor, kupić RAM, płytę główną, a resztę sprzętu na razie uda się... słuchajcie, padłem troszkę jak śliwka w kompot, ponieważ naprawdę dużą prędkością wpadłem tutaj. Teraz byle przejechać. Słuchajcie. Przez chwilę było ostro. Tutaj jest wąziutko. Kurczę, ja to się muszę skupić teraz. Przepraszam was bardzo, ale teraz sobie na spokojnie nie pogadamy. Muszę naprawdę się skupić nad tą drogą. Tu jeszcze przyhamujemy. Dobra, i możemy uciekać na prawy pas. Bo i tak będziemy się rozpędzać. Teraz damy trochę mocniej. Mam nadzieję, że mocno nie uszkodziłem tego autobusu. I znowu mamy 90. 90, dobra. 90 na tempomacie, kilometry lecą. Już zostało 596. No ja tak się, słuchajcie, szykowałem, że ta droga będzie długa, no i niestety, ale będziemy musieli troszkę czasu poświęcić na to wszystko. Nie wiem, czy nie powinienem jeszcze umyć autobusu przed samą rozgrywką, ponieważ dojeżdżam do hotelu, ale tam na pewno jakaś myjka będzie. No i może przydałoby się umyć ten autobus jednak. Nie wiem, czy takim brudnym mogę podjechać. To wszystko jest jeszcze dla mnie owiane tajemnicą. Czy ja nie dostanę na przykład jakiejś kary za to, że autobus jest brudny po trasie, a założę się, że po przejechaniu 600 km taki autobus brudny może być, tak? No ale dobra, słuchajcie, na razie jedziemy sobie spokojnie i mówiliśmy o tym moim sprzęcie, tak? No więc mam w planach przygotować sobie taki zestaw. Oczywiście moje na przykład dyski, które są od Western Digital Black, myślę, że zostawię, bo ich nie chcę wyrzucać. Czy dysk SSD też nie muszę kupować nowego, wyciągnę ze starego sprzętu.
Myślę, że resztę sprzętu, który mi zostanie, po prostu sprzedam jakoś tanio na części, może komuś się przyda. Płyta główna z procesorem czy z obudową, bez takich rzeczy, które można sobie dokupić, jak dyski czy jakieś inne rzeczy. No ja jestem może nie zmuszony, ale jeżeli chcę dalej nagrywać, to słuchajcie, w nagrywaniu jest dla was materiałów, liczy się jakość. Ja jestem tego świadomy, staram się, żeby ta jakość była jak największa, chociaż w nie każdej produkcji udaje mi się to osiągnąć, ponieważ no sami widzicie, że... Dobra, wyłącz się. Sami widzicie, że no jest jak jest, tak? Czasami musimy sobie jednak odpuścić jakieś inne przyjemności, no i przeznaczyć, pozbierać te pieniążki na to, żeby zainwestować w ten swój sprzęt, żeby to było coraz lepsze. O, widzieliście? I tutaj należało wyhamować, tak jak zrobiłem, wyhamować mocniej ze względu na to, że no nie warto się wbijać na chama do ruchu. Jeżeli nas nie puszczają, no to nie wjeżdżamy na chama, tak? Denerwuje mnie też troszkę ta mapka, chociaż tutaj do tego nawigacji miałbym dalej. Ta mapka fajnie, bo pokazuje, ile kilometrów tak naprawdę mamy do celu. To jest na pewno na plus, nie na minus. Niektórzy nie lubią, jak się korzysta z tej mapki. Ja też wolałem nawigację, ale z drugiej strony ta mapka, mówię, właśnie pokazuje, ile kilometrów nam zostało, jak to wygląda. Ja sobie jeszcze spojrzę. Tak sobie spojrzę, może sobie tak spojrzę. 138,9 i słuchajcie, godzin jazdy nie mamy mierzonej. Nie wiem czemu, bo powinniśmy mieć mierzoną godzinę jazdy. To chyba normalne, że kierowca, który obsługuje też no klub piłkarski, też musi się rozliczać z tachografu, też ma określone godziny jazdy, też powinien się zatrzymać, więc mi się wydaje, że to nie powinien być wcale taki problem, tylko powinno to wszystko być liczone. Nie wiem czemu tutaj nie jest, to jest na minus, jeżeli chodzi o Fernbusa. Moim skromnym zdaniem, ja daję to na minus. Chciałbym, żeby tachografy działały. W Fernbusie tachograf działa i mamy ograniczony czas pracy. Tutaj nie wiem czemu ten czas pracy nie został uwzględniony. Może oni to kiedyś poprawią. Patrzcie, tutaj przez samochody ciężarowe zakaz wyprzedzania. Nie będziemy wyprzedzać w takim razie. Oj, tutaj przed tym tunelem ścinka. I to taka dosyć mocna ścinka. Ja sobie nawet wyhamuję, bo tutaj było, że do 60 km na godzinę. To zrobimy sobie te 60. Może być 61. Nie musimy być tacy skrupulatni. I słuchajcie, tunelem przejedziemy. W tunelu oczywiście najpierw spadły FPS-y, później te FPS-y wzrosły. Teraz mam 35 FPS-ów, wcześniej miałem mniej. Proszę, i wyjeżdżamy z tunelu i ograniczenie prędkości się kończy. Możemy przyspieszać, co prawda tutaj jest pod górkę. No i trochę się denerwuję, słuchajcie, bo chciałbym dojechać i nie uszkodzić autobusu, a to mój taki pierwszy w ogóle wyjazd jest. I stąd też moje nerwy, tych kilometrów jest naprawdę, naprawdę sporo. Ciężko byłoby chyba pokazać nawet wam całą trasę, ponieważ cała trasa to będzie coś koło, nie wiem, 2 godzin jazdy. Tak w rzeczywistości sobie przeliczam, że no jest, są to 2 godziny zabawy, więc pokazywać całą trasę wam nie zamierzam. Pokażę wam początek tej trasy, później sobie spotkamy się na końcu. Pamiętajmy, że mamy jeszcze do odebrania drużynę, no i dzisiejszy
a tak naprawdę jutrzejszy mecz, ponieważ jutrzejszy, czyli 15, tak, w sobotę. Mam nadzieję, że skoro przejadę taki kawał drogi, to ta moja drużyna wygra. Nie będę woził takich łachmaniarzy, którzy przegrywają. No ale to wszystko się jeszcze okaże z czasem. Słuchajcie, co tam mi pokazuje do 120, do 100, do 80. I znowu, słuchajcie, ja sobie wezmę 77. Bardzo ładnie mi spadło. I kolejny tunel i znowu 60, słuchajcie. I tym razem byłem przygotowany. I tym razem wjechałem sobie płynnie do tego tunelu. Nie było takiej nerwówki. No tunele są, no co tu dużo gadać, no. Tak jak na trasie, tak? Trochę niestety razi mnie ten wygląd tego Fernbusa. Niestety, chciałbym, żeby mój zestaw pociągnął najwyższe ustawienia, chociaż nie wiem, jaki to musiałby być zestaw, żeby on ciągnął te najwyższe ustawienia. Może wy macie takie komputery? Jeżeli tak, to pochwalcie się w komentarzu. Jeżeli macie taki komputer, przy którym Fernbus bez problemu chodzi na najwyższych ustawieniach, to dajcie znać, piszcie w komentarzu. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawy, jaki trzeba mieć sprzęt. Może mi to pomoże przy budowie mojego zestawu. Bo to jest naprawdę... Fernbus jest naprawdę komputerożerną grą. I to taką naprawdę mocno komputerożerną grą. Coś nie mogę się mocniej rozpędzić. Coś mi nie chce. 88. No dawaj jeszcze, już gaz do dechy trzymam. 89. 90. Jest, słuchajcie, udało się. Udało się. Dobra, spójrzmy sobie może na mapę jeszcze, w którym miejscu jesteśmy. No i na razie cały czas nas prowadzi prosto. Tutaj będziemy mieli jakieś roboty, ale będzie też zjazd. Do tego zjazdu cały czas lecimy prosto. Nie, nie prosto. Prosto, słuchajcie. Tak, bo ja już jestem tutaj. Po drodze mamy fajnie stację benzynową. Gdzieś tutaj widziałem stację benzynową. Tutaj jest parking. Gdzieś tutaj jest, słuchajcie, stacja benzynowa, ale mi by się przydała stacja benzynowa gdzieś tam dalej. I na przykład tutaj, przed samym chyba Dortmundem. I słuchajcie, przydałoby się też ta stacja obsługi pojazdu, czyli mycie. To też by nam się przydało, żeby tutaj zajechać. W końcu będziemy musieli, nie wiem, no ja bym tak zrobił, że ja bym zajechał, jeżeli miałbym autobus po trasie. Może mi to posłuży, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że to mi właśnie doda jakiś punktów, że autobus, pomimo tego, że przejechał takie kilometry, będzie czyściutki. Dobra, słuchajcie, bo mija nam już 20 któraś minuta, nawet piąta chyba minęła nam naszej jazdy, tak? I naszego spotkania. Dlatego ja, słuchajcie, w tym momencie przerwę, ponieważ no, nie dam rady wam pokazać całej tej trasy. Myślę, że spotkamy się już, jak będę bliżej Dortmundu, wtedy dojedziemy i będziemy wykonywali wszystkie czynności po kolei. No nie chciałbym, żeby ten odcinek też trwał nie wiadomo jak długo, chyba że po prostu damy go sobie w dwóch częściach. Nad tym ja się jeszcze zastanowię, bo może rzeczywiście dobrym sposobem będzie, że ja dojadę i podzielimy sobie to na dwa odcinki.
ja sobie dojadę teraz elegancko i pojadę do tego Dortmundu i tutaj zamkniemy to w jednym odcinku, a w drugim odcinku zawrzemy sobie już sam mecz, no i wszystkie te rzeczy związane z meczem. Możliwe, że to też byłoby całkiem fajne. Co wy na to? Czy jesteście za tym, żeby tak wyglądał nasz odcinek dzisiejszy? Ja chyba jestem za tym, że to jest dobry pomysł. W końcu zaczekacie jeszcze chwilę na ten dodatkowy odcinek z meczem, bo mecze to tutaj to jest najbardziej taka no nerwowa chwila, kiedy czekamy, czy ta nasza drużyna wygra, czy przegra, czy strzelą nam gola. Słuchajcie, wtedy cały człowiek taki w nerwach jest. Zobaczmy, jak ten nasz stan paliwa może. Oj, kiepsko widzę ten stan paliwa. Słuchajcie, ja sobie posłużę się deską. No, paliwa dużo jeszcze. Dużo jeszcze jest. Dobrze, że są te kamery, ponieważ tutaj akurat ciężko. Słuchajcie, to mi wyjechał. Trzeba uważać. Dobra, dojedziemy jeszcze. To, no to ładnie, słuchajcie, mogłem mieć zderzenie czołowe. Tak się wcisnął pirat jeden. Niestety, ale musimy uważać też na takie osoby, które jadą też w taki sposób. Nie wiem, czy wam pasują. Słuchajcie, jeżeli ktoś oglądał poprzednie odcinki i używa ustawień kierownicy, które ja osobiście wziąłem od wujka Bohuna, pokazywałem wam te ustawienia, naprawdę są genialne. Tym autobusem jeździ się no świetnie po tych drogach, skręt jest taki, jaki powinien być, więc no moim zdaniem jest super. 430 km do celu, zobaczcie, 600 było parę, 200 parę już zrobiliśmy, możemy sobie podejrzeć. 257 km tam było. 257 km. 93. Dobra, może być 91. O, super. To jest taka prędkość, z której autobus dobrze się porusza. Może być 91. Możemy sobie te światła na razie zgasić. Może nie będzie nas tak oślepiało. W końcu mamy światła do jazdy dziennej, więc nie musimy mieć tych świateł. To już mam sprawdzone w tym autobusie, że te światła do jazdy dziennej są. Tutaj na górze lampka. O, widzicie? Zapala nam się światełko. Tam w brzegu widać. I tutaj też w brzegu widać, jak nam się zapala światełko. Fajnie, że są takie opcje, którymi możemy się pobawić w tych autobusach. Czy na przykład światła do czytania, które sobie zbindowałem na Baton Boxie, i wtedy bez problemu możemy na przykład na trasie zapalić, czy dojeżdżając z pasażerami możemy im zapalić światła na pokładach wszystkich, żeby mieli widno, pyk, pyk i gasimy. To są, myślę, że fajne rzeczy. Autobus schłodzony, ja jadę w komfortowych warunkach. Klima na 19 stopni. Trochę mi już na gardło zaczęło lecieć. A właśnie, ja wam jeszcze nie powiedziałem. Słuchajcie, wstałem dzisiaj rano i niestety, ale zapalenie uszu mnie dorwało. Ten, kto miał zapalenie uszu, ten wie, jaka to jest bolesna sprawa. Cały czas czuję te uszy. Głowa od tego boli, no bo jak ma nie boleć, jak uszy po prostu bolą niemiłosiernie. No ale nic na to nie poradzę, tak? Nic na to nie poradzę, niestety złapało. Ja już użyłem specjalnej maści z antybiotykiem. Słuchajcie, morfina niestety bardzo delikatnie łagodzi zapalenie uszu, ale bólu bardzo dużo jednak zostaje, więc morfina nie likwiduje takiego bólu jak ból głowy,
czy właśnie ból od zapalenia uszu. Do tego niestety, ale trzeba wziąć jeszcze innego proszka, na przykład ibuprom, albo nie wiem, co tam lubicie, a raczej co na was działa. 89, 90, pięknie. I znowu mamy 90 i lecimy. I mamy Drive to the Hotel in Dortmund. Jest informacja w dole ekranu. Wszystko wiemy, co i jak. Ewentualnie ja mogę sobie zobaczyć, w jakim stanie jeszcze znajduje się nasz autobus. Słuchajcie, do tego musiałbym uruchomić mój telefon i zobaczyć bus technik. I słuchajcie, udało mi się nie uszkodzić bardziej autobusu. Z tego się bardzo cieszę. Bus status, toaleta się jakoś zmniejszyła, ale nie wiem czemu, skoro przecież... A nie, to benzyna, przepraszam, toaleta jest ok. Benzyna, tak, benzyna ubywa, ale to nie jest problem, ponieważ mam tego paliwa jeszcze trochę. Łapiemy za kierę i jedziemy dalej. Piękne tereny, ale tak naprawdę chodzi nam głównie o to, żeby po prostu jechać, tak? Ja nie patrzę tyle na ten krajobraz, który mamy tutaj przed sobą. Więcej uwagi, słuchajcie, mojej spoczywa na tym, na drodze, nie na tych krajobrazach. Zresztą mi się ta grafika jakoś niespecjalnie w Permbusie podoba, to nie jest moim zdaniem naprawdę jakieś te chaszcze, kwiaty wielkie, chaszcze wysokie, ja nie wiem skąd oni wzięli takie pomysły. Bardzo mnie denerwuje, że no to niestety działa tak jak działa. Nie podoba mi się w ogóle ten silnik graficzny i ta grafika tutaj, ale sam Fernbus bardzo do mnie przemawia. Jeżeli kiedykolwiek wpadliby na to, żeby trochę zmienić coś z tą grafiką, no to ja bym był zadowolony, bo ona jest dla mnie taka papierowa strasznie. Tak, takie mam uczucie, jakby była zrobiona z papieru. 70. Prosimy dalej. 10 bieg, proszę. Ciekawe w ogóle, ile ma autobus biegów. Jeżeli wiecie, słuchajcie, ile autobus ma biegów, też piszecie w komentarzach. Dobra, ja tutaj sobie zjadę. I... tutaj sobie... zjadę sobie, dobra, on już nie jedzie. Przestraszył się mojego manewru. Ja chcę się dostać na prawy pas, ponieważ słuchajcie, mamy ruch prawostronny, tak? Ruch prawostronny oznacza, że jedziemy po prawej stronie drogi. Czyli jeżeli mamy trzy pasy, jedziemy tym prawym, środkowy i lewy jest pasem do wyprzedzania. Jeżeli wyprzedzamy pojazdy, które jadą prawym pasem, no to wtedy używamy środkowego albo lewego pasa. Niestety w Polsce nie ma kultury jazdy, nikt nie uczy tego, że prawym pasem powinno się jeździć. No i później tak to wygląda, że zamiast lewym pasem wyprzedzać, to trafiamy na osobę, która lewym pasem na autostradzie jedzie 80 na godzinę. No i ma wszystkich całkowicie w dupie, no bo ona jedzie i ona jest panem drogi, jedzie swoim małym Seicento, takim pyrtkiem i taki pyrtek też w rzeczywistości, kurde, po prostu nie pomyśli o innych, nie zjedzie na ten prawy pas, tylko albo osoby, które jadą na równo z, są na pasach do wyprzedzania, a jadą równo z osobami, które jadą na tym prawym pasie, no i wtedy blokują całkowicie przejazd osobom, które chcą pojechać szybciej. No, moim zdaniem całkowicie bez sensu, no ale tacy ludzie też są, no i na to akurat już chyba nic nie poradzimy. Chyba że, słuchajcie, będziemy edukować młodych kierowców, no i młodzi kierowcy, jeżeli nie będą zachowywać się coraz gorzej na drodze, tylko coraz lepiej, no to gdzieś tam przewyższą
te stare osoby, które nie bardzo sobie potrafiły poradzić z zakupem. Dobra, słuchajcie, 90 na godzinę, do celu 335 km. No i okazało się, że przegadałem wam dokładnie 350 km mojej gadaniny. Jeżeli lubicie mnie słuchać, no to bardzo fajny odcinek. Jeżeli chcieliście popatrzeć na gameplay, no to możecie sobie mnie ściszyć, ja nie muszę do was gadać. Możecie słuchać, oglądać po cichu. No ja niestety taki jestem, że lubię troszkę się wygadać, troszkę wam poopowiadać, co u mnie nowego, co się dzieje, z czym się borykam, z czym się nie borykam, co mi wychodzi lub co mi nie wychodzi. A słuchajcie, serię w ogóle wpadłem w taki nauk, że to jest nauk wręcz, ponieważ nagrywam wam Fernbusa i Need for Speeda, ze względu na to, że jakoś tak wpadłem w te dwie serie i chciałbym je kontynuować. Jeżeli mi się uda, to będę też kontynuował Farminga, Farming Simulator 17, i to będzie niespodzianka już niedługo, ponieważ ten farming będzie z moim nowym gościem, ale o wszystkim się dowiecie już niebawem. No i co jeszcze, słuchajcie? No i oczywiście Euro Truck, American Truck, no to są serie, które jak najbardziej chciałbym wam przedstawić, tak? U mnie to główne serie, Euro Truck, American Truck, no uwielbiam wirtualną trackerkę, słuchajcie, no nie da się powiedzieć, że nie. Jestem ogromnym fanem ciężarówek, więc no cóż, no ja chyba sobie zrobię przerwę, żeby mnie plecy za bardzo nie bolały, a my spotkamy się w takim razie, słuchajcie, już na miejscu. Starczy tego gadania, bo naprawdę ten odcinek cały czas się przedłuża. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się i widzimy się w Dortmund. Witam was, moi drodzy, w okolicach Dortmundu. Jak już widzicie, ja sobie muzykę przyciszę. Zostało nam 29 km do dojechania do hotelu. Tutaj już będziemy zjeżdżać. Ja już sobie troszkę przyhamuję. Udało mi się, słuchajcie, pojechać trochę stówą, więc w miarę szybko dojechałem. Może przeceniłem te 2 godziny jazdy, było to coś koło godziny spędzonej, żeby dojechać te 600 parę kilometrów. Trzeba no godzinkę trzeba poświęcić, to jest mniej więcej ten okres czasu. No i co dalej? Dojedziemy i trzeba się zastanowić, czy jadąc coś musimy zrobić z autobusem. Czy myjemy ten autobus, czy nie? Możemy sobie skorzystać, słuchajcie, z naszego doradcy, czyli z naszego tabletu, który nam powie, w jakim stanie jest nasz autobus. No i może sobie zobaczmy tu status. Słuchajcie, czystość 85%, więc ja bym go chyba jeszcze nie mył. Paliwo zatankujemy sobie w drogę powrotną, w drodze powrotnej, może tak. I co my mamy? Tutaj się nic nie zmieniło. Trochę te wskaźniki idą w dół, będziemy je niedługo musieli naprawiać. A na razie wjeżdżamy i jedziemy, myślę, prosto do hotelu. Dortmund nam tutaj się wyświetlił. Dobra, ja sobie wezmę 50 na godzinę i jedziemy do tego hotelu. Przy okazji sobie trochę możemy poobserwować, jak wygląda Dortmund. Dobra. Autobus stoi. Czekamy na światło zielone. Tamci dostali światło. Nawet możemy sobie, słuchajcie, trochę szybę otworzyć.
i trochę posłuchać, jak chodzi ten nasz autobus. Co prawda przy włączonej klimie, no to trochę jest to bez sensu, ale za bardzo nie słyszymy autobusu, bo w sumie cały silnik jest z tyłu, tak? No i patrzcie, i kolejny raz mamy światło czerwone. Jest i zielone. Dobra, ten już nie zjeżdża. Zamknę to. Posłuchajcie, jakoś lepiej, jak jest tak ciszej, to jakoś tak przyjemniej. Dobra, z tego co widzicie, dojechaliśmy. Proszę bardzo. Jeszcze jedna przecznica i będziemy skręcać w prawo. No już naprawdę 15 km to już niedużo. O, jakieś ścięcia tutaj w mieście się zdarzają. Pomimo tego, że już zmieniłem na dosyć niską rozdzielczość w samej grze, a raczej może te ustawienia graficzne trochę dałem w dół, no to jednak w samym mieście te FPS-y przy nagrywaniu oczywiście nie są największe, no ale to wina jest już samej optymalizacji, bo optymalizacja w Fernbusie, tak jak wam mówiłem, leży strasznie. Tutaj musimy się z tym niestety pogodzić, ponieważ no nic nie zrobimy, tak? Dobra, i tutaj będziemy skręcać w prawo. Bo musimy dojechać, żeby przenocować, tak? Kiedyś o tym mówiliśmy, że tutaj jest taka fajna opcja, jeżeli mecz jest wyjazdowy, no to dostajemy taką propozycję, żeby zamówić sobie hotel i przenocować w hotelu, żeby się nie śpieszyć następnego dnia z dojazdem. Możemy to zrobić. Nie wiem, czy to nam jakoś mocno z budżetu będzie pobierało pieniądze, czy nie. To się jeszcze okaże. Dosłownie za chwilę, jak dojedziemy. No i przestoimy w tych korkach, niestety, w korkach, na światłach. Bo w korków nie ma, korków. No, ruch nie jest duży. Godzina 14:05 w Dortmundzie ruch nie jest duży. No ale my i tak stoimy, tak? Bo światła nas trzymają. Teraz tutaj mamy jakieś takie dziwne... Na tym zielonym damy radę. Tutaj znowu nam każe... Słuchajcie... Znowu nam każe skręcić w lewo. Tyle, że ja muszę z kamery zewnętrznej ze względu na to, że... no nie widzę, tak, z autobusu. No i co, ruszamy czy nie ruszamy? Ruszamy, słuchajcie, w końcu. Mamy to światło. Nie wiem, gdzie my wjeżdżamy, w jaką my teraz dzielnicę tutaj będziemy wjeżdżać. No ale jedziemy sobie powoli. Patrzcie, i znowu czerwone światło, no. I teoretycznie już tylko 9 km, a jednak... O, Tesco! Nie! Lesco!
Słuchajcie, te zmiany tych firm w grze to są po prostu śmieszne rzeczy. Lesko. Nie mamy Tesco, tylko mamy Lesko. Tutaj ustąp pierwszeństwa. No i jak widzicie, te samochody się nie zatrzymują. Jadą jeden za drugim. No, pojedziemy? Pojedziemy, słuchajcie. No, słuchaj, chyba jedziesz z tej samej strony, to ja powinienem najpierw przejechać. Widzicie, jak łatwo wypadek? Jednak trochę tego ruchu tutaj jest. Ten będzie skręcał. No, skręcisz, facet, czy nie? Miałem na niego trąbnąć. I już tam ci wyjechali. Ja już pewnie miałem czerwone i już nie powinienem jechać. Ale nic się nie stało, słuchajcie. Zjechałem z tego skrzyżowania. Tu sobie zjedziemy od razu na pas prawy. Miasto, nie miasto, możemy się trzymać tego prawego pasa. Widać, jak zmieniają się te okolice. Tutaj mamy dużo większe zabudowanie. A ja się zastanawiam, gdzie jest ten mój hotel. Gdzieś tutaj będziemy objeżdżać dookoła i gdzieś po lewej stronie będzie ten nasz hotel. Ja może zjadę sobie na tą lewą stronę. Dobra. I słuchajcie, już się rozglądam za hotelem. Jest hotel, słuchajcie, jest hotel. Tylko jeszcze jak na niego wjechać. Tutaj, rozumiem, trzeba wjechać. O, patrzcie, jaki uprzejmy. Zatrzymał się. I tu już mamy pełno autobusów. Ale jest i dla nas przeznaczone miejsce, słuchajcie. Jest i dla nas miejsce pod hotelem. Pięknie, słuchajcie, pięknie. Dobra, zrzucamy bieg. Jeszcze możemy sobie spojrzeć z zewnątrz. I możemy sobie tym razem może zrobić jakieś inne zdjęcie. Na parkingu hotelowym. Może coś takiego, o. Coś takiego sobie zrobimy. Pstryk! Proszę. Zdjęcie zrobione. Ja już jestem zadowolony. Mamy wykonane zdjęcie, ok? To co robimy teraz? Słuchajcie, chyba wysiądziemy, co? Ja proponuję tak. Gasimy klimę. To są światła. Tutaj klima. Co jeszcze musimy zrobić? Odblokować drzwi, otworzyć sobie drzwi, wyłączamy silnik, zapłon, no i co, i wychodzimy. Okej, i gdzie ja mam się udać? Tutaj nie przeskoczę. Gdzie ja mam się udać do tego hotelu? Słuchajcie, przejdziemy się kawałek w tą stronę. Kurczę, tutaj te barierki w powietrzu są. No nie mogę, no po prostu masakra. Dobra,
I gdzie my mamy wejście do tego hotelu? Tu słyszymy jakiś autobus. Gdzie jest ten nasz hotel? Tutaj nie. Tutaj jest, słuchajcie, główne wejście do hotelu, tak. Dobra. I jesteśmy w hotelu. I teraz co? Możemy sobie ustawić, o której godzinie chcemy. Wake up time. OK. Czyli jesteśmy w hotelu. W e-mailu możemy sobie sprawdzić, ale nie mamy, o której godzinie mamy się stawić. Ciężko powiedzieć, o której godzinie mamy się stawić na mecz. No ustawmy sobie na 7 rano. Możemy sobie wybrać, ale niech będzie ta 7. Continue. No i dobra, słuchajcie. 7 rano, drive to the railway station in Dortmund. Okej. Czyli tak się to odbywa, słuchajcie. Hotel zarezerwowany, wszystko zrobione. I my wracamy sobie do naszego autobusu i możemy jechać na mecz. Ja się w tym momencie z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!